Dzisiaj makijaż wiosenny. No w końcu. Ostatnio szykowałam się na jakieś tam wyjście i oczywiście znowu chciałam zrobić smokey eyes. Bo pogoda niezachęcająca i w ogóle jakaś taka przedziwna, że cały czas jestem jak... What is going on? Ale na jakieś 3 sekundy wyszło słońce i mówię, nie, dość smokey eyes, dość mocnych makijaży, po prostu dajcie mi wiosnę! Ale w ogóle jakoś nie miałam czasu ani inspiracji i jeszcze byłam na wyjeździe, nie miałam wszystkich kosmetyków. I tak spojrzałam na mój róż i... dzień dobry. Właśnie ty wylądujesz na moich oczach. I po prostu popłynęłam z tematem i wyszło właśnie to. Ale efekt końcowy tak mi się spodobał, bo to jest właśnie taki makijaż młodzieńczy, bardzo dziewczęcy, świeży, taki wiosenny glam. I mówię, okej, tutorial. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak uzyskać taki efekt, to zapraszam do oglądania dalej. Cześć! Idzie wiosna, glow musi się zgadzać, więc dzisiaj baza to Meteority z Guerlain. Jest to baza dość mocno rozświetlająca i ja nakładam ją na całą twarz, ale jeżeli nie lubicie takiego mocnego rozświetlenia, to nałóżcie ją po prostu w tych miejscach, w których normalnie nałożylibyście rozświetlacz. Podkład to Bourjois Healthy Mix 51, który wklepuję pędzlem. Korektorem z LA Girl w odcieniu Porcelain rozświetlam centrum twarzy. A dlaczego właśnie tak? Dowiecie się z filmiku o konturowaniu w linku na dole. I wklepuję go pędzelkiem. Pudrem transparentnym z Rimmela Stay Matte utrwalam korektor i całą twarz. Twarz wykonturuję pudrem brązującym z Kobo w numerze 308 i ocieplę ją bronzerem z W7 Honolulu. Miks ten wyląduje pod kością policzkową, na czole, na brodzie, pod żuchwą i odrobinę na nosie. I teraz sprawca całego makijażu, czyli róż z Bourjois w numerze 34. Jest to taki dość mocno różowy róż ze złotymi drobinkami. Jeśli chodzi o odcień, jest to o wiele tańszy zamiennik tego różu z NARS Organ. I dzisiaj za rozświetlacz posłuży mi Mary Luminizer z The Balm. Jak widzicie, w porównaniu do tego rozświetlacza z My Secret jest ona o wiele bardziej chłodna, i to jest taki szampański odcień. I rozświetlacz ten ląduje na szczyty kości policzkowych, na nos, nad ustami, brodę i nad łukiem brwiowym. Brwi wypełnię dzisiaj kredką z Catrice 020. I przeczeszę je żelem z Essence Make Me Brow. Jak widzicie, ma on w sobie imitację takich pojedynczych włosków, więc będzie to super opcja dla tych Was, które mają trochę rzadsze brwi, bo chwilowo on je trochę zagęści. Jest to też kolejny tańszy odpowiednik, tym razem żelu z Benefit Gimme Brow. Baza to Maybelline Color Tattoo w odcieniu 93, utrwalona bardzo jasnym beżowym cieniem. Palcem na całą powiekę ruchomą nakładam właśnie ten róż z Bourjois.
i dwoma jaśniutkimi brązami, jednym delikatnie wpadającym w róż, będę rozcierać załamanie. Małym zbitym pędzelkiem będę nakładać ciemny, chłodny brąz w zewnętrzny kącik i w załamanie, tworząc taką literę V. Żeby przypadkiem nie nałożyć za dużo tego ciemnego cienia, zawsze nakładam najpierw po trochu i rozcieram, nakładam i rozcieram. I kontroluję w ten sposób to, jak mocny efekt chcę uzyskać. Pamiętajcie, że ma to być mocna kreska, ale jednak o łagodnych granicach, dlatego tak ważne jest tutaj rozcieranie. Przedłużam to nasze V, wjeżdżając na dolną powiekę dokładnie tym samym brązem. Kładam ten cień jednak tylko do połowy oka, bo dzięki temu będzie się ono wydawało większe. I my z opadającą powieką niestety sami musimy sobie wykreować to załamanie. I najlepszy sposób to po prostu patrzeć wprost i rysować tam, gdzie chcielibyście, żeby to załamanie powstało. I oczywiście wszystko dokładnie rozcieram. I zazwyczaj nie rozcieram jakimiś szczególnymi kolorami. Najczęściej są to połączenia bardzo jasnych brązów z beżami albo po prostu czystym pędzelkiem. I wewnętrzny kącik rozświetlam tym samym rozświetlaczem z The Balm. Szybciutko przeciemniam jeszcze samą linię rzęs bardzo ciemnym brązem i podkręcam rzęsy zalotką i tuszuję je L'Oreal Volume Million Lashes So Cute. A na usta nakładam matową pomadkę z Astora w odcieniu 205. Jest to taka brzoskwinka wpadająca w róż. Ogólnie jeśli chodzi o tą pomadkę, to naprawdę bardzo komfortowo nosi się ją na ustach, nie roluje się i nie kruszy, ale z kolei jak na pomadkę matową, to z trwałością dość kiepsko. Dość szybko się zjada, ale z kolei znowuż, jak na pomadkę matową, zjada się naprawdę w ładny sposób, bo zazwyczaj jest tak, że po prostu odcina nam się ten kolor od ust w miejscach, gdzie mamy tą pomadkę i nie mamy. Jest po prostu krecha i dziwnie to wygląda, a tutaj tak w miarę równomiernie po prostu ona znika. I tak wygląda skończony makijaż. Jeżeli Wam się podoba i tak samo jak ja naprawdę już tęsknicie za wiosną, to zostawcie kciuka w górę. Zachęcam też Was do komentowania, a żeby być ze mną na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, cześć!